Miano największego zaskoczenia. W turnieju kandydatów otrzymuje ode mnie Timur Radzabow, zawodnik, który przez 3 lata nie wygrał żadnej partii tempem klasycznym, który jawnie mówił, że on po prostu chce remisować i zawijać kasę. Ale naprawdę na tym turnieju kandydatów pokazał się z bardzo dobrej strony. No i tutaj zobaczmy sobie partie z rundy ostatniej, z Richardem Rapportem, z Węgier, jeszcze z Węgier. Tutaj poszedł wariant. Hiszpanki z biciem na C6 ogólnie ten wariant był bardzo popularny w turnieju kandydatów. I tak szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem, co z tym raczobowym jest nieteges, bo goście naprawdę potrafi grać w szachy. Ale z jakiego powodu te remisiki mu się odpaliły w większości turniejów, to nie mam zielonego pojęcia. Dobra, więc tutaj znany jest problem. Wisi pionek, więc pionek został obrojony, skoczek B3. No i tutaj czarny ustawił się przez C5, czym bardzo dobrze kontroluje pole D4. A też skoczek, często tutaj chce wejść na A5, żeby atakować na B7, a po B6 to nawet czasem na pole C6 wjeżdża, tylko po to, żeby e 5 się zainteresować. Czyli ten skoczek ma tutaj takie zadanie e, osłabiania skrzydła hetmańskiego. No i właśnie poszło skoczek A5. Rajabow obronił, nie osłabia tutaj białych pól nastąpiło b3 żeby zblokować pole c4 żeby czarny przypadkiem się kiedyś nie, nie pozbył swoich zdublowanych pionków nastąpiła roszadka goniec b2, goniec g4 skoczek c4 więc jasnym jest, że biały jest zainteresowany właśnie pionem na e5 no to czarny grzecznie tutaj broni nastąpiło a4 tutaj tak jak widzicie, no wszystkie pionki jeszcze na szachownicy więc gra ma naprawdę spokojnie Taki manewrowy charakter. W partii goniec H5 Hetman E2, skoczek D7, czarny tutaj punkt E5 maksymalnie zabezpieczył. Hetman E3, no to teraz Hetman już wrócił na D8. On tutaj nie ma co robić. On poszedł na C8, tylko po to, żeby obronić na B7. No, i w Partii Król H1 tutaj raport wymyślił naprawdę kreatywne podejście do tej pozycji, czyli typowy raport, on lubi właśnie w ten sposób do tematu podejść. Nastąpiło F6. Tutaj ładny łańcuch pionowy, punkt E5 zabezpieczony, no i biały wieża G1, e, chce tutaj przebijać się przez G4. E, bardzo, bardzo logiczne podejście G4, G5, otwarcie linii G, no i wtedy problemy tutaj na królu będą jak najbardziej realne. E, no to w partii goniec F7, żeby G4 nie było stępem, G4 tak czy siak zagrane, no i tutaj Radjabov e, odpowiedział posunięciem. H6. Bardzo ciekawe byłoby zagranie G5. Tego typu ruchy zawsze, ale to zawsze trzeba sprawdzać. Takie najbardziej złośliwe, nie? Że biały chce tutaj atakować, to Bach. Czarny mu całkowicie akcję blokuje. Natomiast tu, niestety, to za dobrze nie zadziała, bo od razu H4, H6 i Hetman E2 z następnym skoczek E3, skoczek F5. Ten skoczek na F5 to będzie bestia, a też biały może się przestawić do otwarcia linii H. Więc w tym przypadku G5 blokowanie nie działa tak świetnie. Więc w partii H6, no i tutaj pełna agresja, nastąpiło G5, po czym Yy, yy, po czym tutaj Radjabów wybił. Yy, Radjabów ma yy, właśnie taki. Yy... Niezrozumiały dla mnie styl, bo czasem odpali coś turbo agresywnego, w większości przypadków bardzo spokojnie, wręcz zapycha na rebis i tak właśnie czeka, niech się przeciwnik gdzieś wyrwie i wtedy go kontruje. I tutaj nastąpiło g 5 po czym, no właśnie raport się odpalił. E, za bardzo, odpalił się za bardzo, e, ponieważ poświęcił figurę, to zaraz sobie zobaczymy, należało grać posunięcie H4. No i teraz, jeżeli czarny zbije na H4, e, no to. Już czarny może e, zacząć rozmyślać, czy to już teraz należałoby się poddać, czy jeszcze może za chwilę. No bo linia G3, czy punkt T5, czy e, nawet tego typu plan jest zabójczy, e, więc, e, krótko mówiąc, e, tragedia ostateczna. E, więc e, czarny, no mógłby chcieć tutaj zagrać G4, żeby. Przyblokować, yy, utrudnić białemu życie. No nic mądrzejszego niż wieża bije G4 nie ma. No i teraz goniec H5, wieża musi się cofnąć. Hetman F6, skoczek wisi yy, i prawdopodobnie. Tego raport się obawiał. Właśnie tutaj problemy z tym skoczkiem, no to nie ma jak na H4 bronić, no i wiecie, pe pewne tutaj kłopoty w ogóle po linii F. Natomiast okazuje się, że skoczek H2 jest potężny, bicie na H4 po raz kolejny nic nie daje, bo leci na H6 z następnym wieża G1, wiadomo o co chodzi. A jeżeli czarny zagra coś w stylu wieża F8, no to znowuż można tutaj przycisnąć na punkcie G7 i w ogóle wrzucić piękne F4. Ten goniec na B2 się czai daleko. Ale finalnie się tutaj do akcji e, włączy. Jakieś wybicie, e, no to bicie na F6, bicie na E3 i leci finalnie ten pionek na G7. E, więc H4 było tutaj najlepszym podejściem. E, biały ma naprawdę świetną inicjatywę. E, natomiast tutaj nastąpiło skoczek bie G5, co po prostu nie działa. Choć Radzabow też precyzyjnie tutaj nie zareagował. Najlepszym podejściem byłoby wybicie na C4, a później wybicie na G5, natomiast Rajabow od razu wybił na G5, co sprawia, że ten goniec trochę tutaj przeszkadza. Chociażby w defensywie punktu G7, a też ten skoczek białego przez E3 tutaj będzie kicał i tak dalej, więc dobrze by było delikwenta się pozbyć. Ale okej, okay. Hetman F6, wieża G1, goniec F8. Wszystko się tutaj po prostu zgadza. Zgadza. wieża F5, Hetman uciekł, skoczek D2. No właśnie, lepiej, żeby tego skoczka nie było, bo on tutaj będzie nam mm, na skrzydle królewskim utrudniał życie, ale pff, nic strasznego. Wieża E6, w ogóle teraz to czarny chce tutaj atakować. No i powiem Wam, że wieża G6 bardzo ładnie tutaj Rajabow y, spacyfikował te agresywne zap zapędy, raporta, y, mianowicie no. Tutaj jest figura w plecy najzwyczajniej w świecie. Wieże F8, fajny ruch, e, żeby tutaj powymieniać po d 7 wchodzi bicie na F5 i później leci skoczek. E, więc w partii e, skoczek F7, taki ostatni krzyk rozpaczy, no ale w tym momencie raport się finalnie poddał. E, więc powiem Wam, że na tym poziomie 2750 plus taki mm, złośliwy styl, czyli czekam, na remisik. A jak przeciwnik się wyrwie, to wtedy wygrywam. No to taki styl rzeczywiście działa całkiem, całkiem nieźle. Więc nie wiem, co z tym Rajabowem się stało, że on w tych internetowych turniejach nie naparzał, ale w turnieju kandydatów naprawdę odpalił się świetnie. No i zajął trzecie miejsce, czyli na najniższym stopniu podium. W mojej ocenie największym przegranym turnieju kandydatów jest Fabiano Caruana, który dwukrotnie miał naprawdę dobre pozycje przeciwko Nepo i z obu tych partii wyciągnął zaledwie jeden punkt, a w drugiej połowie turnieju to całkowicie się rozsypał, bo na siedem partii zaliczył cztery porażki i trzy remisy i Takim tragicznym ukoronowaniem tego słabego występu jest właśnie runda ostatnia przeciwko młodemu Alirezie w Tutaj, tak jak widzicie, też poszła ta hiszpanka, z tym, że tutaj Alireza zdecydował się na szybkie skoczek D7, żeby zabezpieczyć punkt E5, a gońca zostawił na przekątnej A7G1. No to skoczek C4, F6, pionek zabezpieczony i król H1. No tak trochę zacząłem tutaj podejrzewać, że Karuana odgapia e, zamysł od e, raporta, ale okej. Okay. W partii wieża F7, skoczek H4, goniec się cofnął do defensywy, no i skoczek tutaj wjechał na F5. Ten skoczek rzeczywiście tutaj wygląda bardzo, bardzo groźnie, ale ten goniec na F8 dobrze go kontruje, bo zauważcie, że tutaj wszystkie te pola, e, pola które skoczek atakuje, goniec kryje. Partii skoczek C5, hetman tutaj wjechał do akcji i goniec E6. Oczywiście widły w tym momencie nie działają ze względu na takiego szacha, no i w ten sposób czarny zostałby tutaj ze słabościami po czarnych polach. Więc stąd goniec E6, B3, Hetman D7, goniec E3, Król H8. Mam wrażenie, że na tę ostatnią rundę Alireza już trochę ochłonął, ponieważ wcześniej się bardzo ostro podpalał, a teraz zagrał takie proste, logiczne szachy, rozwój Gór, dobra koordynacja, bez żadnego wydziwiania. No to biały tutaj cofka, być może chce wjechać na G6. No to król się wrócił, czyli widzicie tutaj, Alireza nawet ewentualnie może się zgodzić na trzykrotne powtarzanie pozycji. W partii Hetman zrobił cofkę: wieża E8, A4, B6. No, i wieża G1, czyli właśnie tutaj ten sam zamysł co raport. Ciekawe, czy tam podejrzał, podejrzał u kolegi na innej szachownicy, czy też niezależnie obaj na to samo wpadli. W partii A5 skoczek D2, F5, czyli tutaj Alireza, zauważcie, wprowadził wszystkie figury do akcji. No i w sytuacji, kiedy figury są już. Podciągnięte, no to trzeba coś podziałać pionami, no bo nie można tymi figurami stać w miejscu w nieskończoność. Więc F5 naprawdę bardzo logiczne podejście: wybicie, odbicie, wybicie, odbicie, wybicie, odbicie. No i finalnie wyszła taka pozycja, gdzie biały ma rzeczywiście delikatną przewagę ze względu na to, że ten pionek e5 jest oczywiście słabością, jest izolowany. Skoczek na e4 też ma bardzo dobrą placówkę, ale przy precyzyjnej grze no to nie jest coś strasznego. Także goniec tutaj uciekł, wieża f1, hetwan g6, wieża podciągnięta, h5. Król w razie potrzeby może uciekać, a też być może Pionek się przyda do podważenia pozycji Białego Króla. W partii G3 nie było to potrzebne do niczego, tak na dobrą sprawę. F3 już lepiej, żeby umocnić tego skoczka. No i później, pomału, wiecie, jakieś C3. Strojenie się na linii E, żeby atakować tego pionka. No i wiadomo, to jest tylko jedna słabość, więc czarny powinien się wybronić. Ale jest taka długoterminowa przewaga białego bez żadnego ryzyka. Natomiast tutaj poszło G3, wieża F8, D4. Wybicie, odbicie, no i tutaj H4 ze strony Alirezy. Więc Francuz tutaj szuka akcji na skrzydle królewskim. Gpi h4, no to wieża tutaj wjechała, hetman c4 szach, król uciekł, no i skoczek g5, więc jest tutaj delikatna zadymka, już wiecie, na jakieś widły trzeba uważać, tego typu rzeczy, no i Alireza skontrował posunięciem b5, ponieważ hetman no, musi tutaj pilnować wieży. No i rzutem na taśmę, ale się udało, hetman d3, no i w ten sposób, sposób Karłana nie stracił materiału. Natomiast prawda jest taka, że jest to zbyt spokojne. Lepsze byłoby, lepsze byłoby zagranie Hetman D3, ponieważ teraz po wybiciu rzeczywiście wieża jest obroniona, no i końcówka jest po prostu równa. Natomiast jeżeli tutaj nastąpi wieża b 14 d 4 no to wtedy leci Hetman, bo Hetman na G6 jest niebroniony. Więc. Należało zagrać hetman e6, pogodzić się z tym, że no, równa i tyle. E, natomiast karuana hetman d3, no owszem, nie traci materiału, ale mm, czarny się tutaj bardzo mocno aktywizuje. Nebicie na a4, odbicie na a4 i goniec d6. No i teraz zauważcie, że tutaj punkt H2 będzie trzeszczał, pionek H4 jest stracony, e, to samo pionek A4, skoczek k 6 nic nie daje, bo wieża bije F2 z kontratakiem na wieżę, e, no więc e, goniec w otwartej pozycji, no wygląda to naprawdę słabo. No i poleciał pionek na A4, poleciał pionek na H4, no i poleciał też pionek na F4, no i finalnie wyszła... Końcówka, w której Alireza ma pionka przewagi. Niemniej muszę tutaj powiedzieć, że Alireza no naprawdę dziwnie, 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 dziwnie tę końcówkę rozgrywał. Król G8 to akurat bardzo logiczne. Biały też podciąga swojego króla, ale tutaj coś Alireza popłynął. Zobaczcie, co on zrobił teraz z tym gońcem. Goniec C3, koniec B4. Ok, goniec E7 i goniec D8. No to jakim cudem ten goniec ma lepiej działać na D8, niż działał na E5? Więc Alireza y, stracił dużo czasu, ale za to ustawił gońca na gorszą pozycję. No, więc brzmi jak dosyć głupi plan. Niemniej, dalej jest pionek przewagi, wolny, oddalony pionek A, więc biały tutaj musi się precyzyjnie tłumaczyć. Skoczek C5, król F5. Tutaj skoczek przeszedł do ataku, no i rzeczywiście biały tutaj trzyma na tym pionku. Szach, Król odszedł, król e5, h4. Tutaj tak de facto mógł stać po prostu na e2 i wtedy ten król blisko do pionka hama, blisko na skrzydło hetmańskie. To by było spoko. No on się tutaj odpalił h4, król d5, h5, c5. No i tutaj bardzo dziwne skoczek d2. Można było grać coś takiego z kontrą na pionka. Jeżeli przeciwnik zagra a4, no to jest szach. Król C6, szach i teraz król musi pójść na siódemkę. No i gdzie nie pójdzie, no to traci pionka właśnie z szachem. Gońcem nawet się zasłaniać nie może, bo na C5 leci. No musiałby gdzieś odchodzić, a teraz skoczek A1 czy skoczek C1. Na białym polu, na białym polu pionka zablokuje, a biały ma fajną konterkę pod postacią pionka H. Więc co już by było tak, tak wiecie... Kilka dokładnych ruchów i remisik. Natomiast on skoczek D2, y, goniec C7, król E2, wieża H8. No teraz nie ma nic mądrzejszego niż wieża G4, no bo inaczej traci pionka za nic. Y, bitka, bitka. No i dalej są tutaj y, duże tendencje remisowe, y, szczególnie że Alireza nie zagrał goniec E5. Mm, tylko, tylko poszedł król C6 pasywnie. No, i teraz grzech nie skorzystać, nie zaktywizować tego skoczka. Bo zobaczcie, że goniec podwisa, więc król tutaj nie wkroczy do akcji. No i pomału tutaj króla biały podciągnie, na białym polu to bardzo ważne, zablokuje pionka przeciwnika. No i tak śmierdzi remisem, co nie? No ale w partii król D3. Goniec E5, wieża F7. Wieża F7 bardzo ważne, żeby tutaj trzecią linię kryć, żeby pionka nie stracić. No i teraz tak. Król C2. Dobry ruch. Podchodzi pod pionka, będzie chciał go zjeść. Skoczek F3. Też dosyć logiczne. Wygania te, tego gońca na gorszą pozycję, osłania tutaj króla. Skoczek B1, żeby blokować pionka. Też wygląda logicznie. E, król C4, też do rozważenia, żeby po A3 łapać tego pionka. E, natomiast Karuana odwalił e, skoczek E4, co przegrywa po prostu. E, Wieża H3, szach najzwyczajniej w świecie. Alireza to zagrał e, niemalże od razu. Król odchodzi, no i król D5. No i teraz skoczek wisi, ale też pionek wisi. No i stracił drugiego pionka. No i Karuana tutaj po prostu tę partię przewalił. W partii powierza G3 się po prostu poddał. Jeżeli chodzi o skoczek D3, no to wchodzi Bicie, Bicie, A3. No i okazuje się, że C4 i Cyk. Nie ma jak tego pionka złapać. No strasznie, strasznie słabo, Karuana. Znaczy, słabo. No. Powiedzmy, że zagrał na 2,600, a gość ma potencjał na 2,800, więc w mojej ocenie znacznie poniżej oczekiwań Karuana zagrał. Ja osobiście obstawiałem, że gdzieś tam drugie, może pierwsze miejsce, no a 100% obstawiałem, że będzie w trójce. No i w pierwszej połowie turnieju rzeczywiście było dobrze, ale później się rozsypał. Nie wykorzystał okazji, które miał przeciwko Nepo. No i zdaje się, że w sytuacji, kiedy zauważyłem, że to pierwsze miejsce coraz bardziej mu się oddala, no to psycha siadła. Ech, no i występ zakończył naprawdę fatalnie. Także myślę, że zdecydowanie Karuana jest największym przegranym tegorocznego turnieju kandydatów. Teraz pojawia się ostatnie pytanie, no to kto jest największym zwycięzcą tegorocznego turnieju kandydatów i powiem wam, że tutaj miałem dwa typy, nad którymi bardzo długo się zastanawiałem. No bo z jednej strony Kurczę, no, no, nepo, tak? Zagrał fatalnie mecz o Mistrzostwo Świata. Wielu kibiców to już go w ogóle na emeryturę wysyłało. Ale jednak ten turniej kandydatów przybombił fest. 9,5 z 14. Pewne pierwsze, pierwsze miejsce właściwie kilka rund do końca. Natomiast był też drugi faworyt, a mianowicie Hikaru Nakamura. Czyli gość, z, z którego się w ogóle śmiali, kiedy on dostał dziką karę. Do FIDE Grand Prix, no co tam ludzie mówili, że ten streamer, przecież on tam same lańsko dostanie, lepiej tam dajcie jakiemuś młodemu zdolnemu, bo się miejsce zmarnuje. No i po pierwsze zaskoczył w FIDE Grand Prix, bardzo dobrze zagrał, z bardzo dobrej szachowej strony się pokazał. W turnieju kandydatów drugie miejsce przed ostatnią rundą, walka o podium. No, też kurczę kandydat na zwycięzcę, bo po pierwsze pokazał, że potrafi, a po drugie tak czysto szachowo też bardzo dobry występ. Ja też muszę oczywiście od razu powiedzieć, że ja absolutnie się nie spodziewałem, że, że Hikaru tak w tym FIDE Grand Prix, w FIDE Grand Prix tak dobrze zagra, a później w turnieju kandydatów właściwie jeszcze lepiej. Natomiast mimo wszystko... W mojej ocenie największym zwycięzcą tego turnieju kandydatów jest NePO. Zastanawiałem się nad tym. Natomiast no powiedzmy, że zmył tę hańbę, którą się odkrył. Okrył w meczu Mistrzostwo Świata i grał naprawdę bardzo dobre szachy. No zero porażek, kosił tutaj zawodników naprawdę bardzo silnych. Sam Carlsen powiedział, że Nepo zasługuje na znacznie wyższy ranking niż aktualnie posiada. Także w mojej ocenie zdecydowanie największym zwycięzcą turnieju kandydatów jest Nepo. Dałbym ten tytuł Hikaru, tak szczerze. Gdyby nie ta ostatnia partia, bo tutaj Hikaru mnie naprawdę zszokował. Bardzo ważna partia, ponieważ remis daje mu drugie miejsce, no a przegrana, no to spada. No i finalnie przegrał, i zleciał nawet na czwarte miejsce. A wiemy, że to drugie miejsce jest też bardzo istotne, no bo jest się pierwszym rezerwowym do grania meczu mistrzostw świata. No i przegrać wiadomo, każdemu się zdarza. Natomiast tę partię. Przegrał w naprawdę dziwny sposób. Bo tutaj mamy taką końcówkę, która oczywiście w równowadze. Ale Dink Liren jest naprawdę koksem, jeżeli chodzi o wyciskanie takich delikatnych przewag. Myślę, że tę umiejętność wyciskania wody z kamienia to ma na poziomie Karsena No i tutaj mega dziwna rzecz się zadziała G3. Na kamura odszedł gońcem na G5. Królew 1, no Ding chce podciągnąć króla do centrum. I goniec D8. No to tak na logikę, nie? No, no kurczę, no grasz goniec G5, żeby za chwilę zagrać goniec D8. No coś tutaj jest nie teges. Tutaj należało postawić na aktywność, jak to zwykle w szachach bywa, wieża D8. No i teraz, jeżeli wieża odejdzie, no to w ogóle... Czarna że jest teraz przepotężna i się robią tutaj problemy. Więc przeciwnik właściwie musi wybić goniec odbija, goniec deszeć, król podchodzi. Ok, presja jest naprawdę widoczna, to pełna zgoda, tym bardziej, że tutaj leci pionek z linii A, ale król tego pionka pobroni. A później czarny odzyska pionka bijąc na H5, i końcówka jest w równowadze. Więc y, wszyscy wiemy, jakie umiejętności obliczeniowe ma Nakamura. Y, więc z całą pewnością było to w jego zasięgu do ogarnięcia. No ale goniec G5, żeby zagrać goniec D8, y, to jest dla mnie y, bardzo, bardzo niezrozumiała decyzja. Y, no i finalnie y, uzyskaną przewagę. Y, Dink Liren no, w, w brutalny sposób y, zrealizował. No tutaj, wszystko. Figury białego właściwie aktywne, wszystkie figury czarnego albo podwisające, albo pasywne, więc taka końcówka no, musiała się skończyć bardzo, bardzo niedobrze. No dobra, więc koniecznie dajcie znać, kto według, według Was jest największym zaskoczeniem turnieju kandydatów, kto największym przegranym turnieju kandydatów i kto największym zwycięzcą turnieju kandydatów. No i teraz oczywiście przechodzimy do wyczekiwania, co z tym meczem o Mistrzostwo Świata. Nie ma podanego jakiegoś terminu, do kiedy Magnus ma się określić, nie ma też podanego jeszcze formatu meczu o Mistrzostwo Świata ani dokładnego terminu, także na ten moment jeszcze nic nie wiemy, ale czekamy na kolejne szachowe święto. No cóż, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście w trakcie turnieju kandydatów. Komentowaliśmy wszystko na żywo, nagrywałem te podsumowania, były też artykuły po polsku, także wszystko wszystko wiedzieliście. Kto nie oglądał na żywo, może na spokojnie to wszystko to wszystko nadrobić. Także cóż, widzimy się w kolejnym nagraniu. Zostaw łapkę w górę, Widzimy się w kolejnym. Także, pa pa!